Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, środowiskowi debile wykombinowali w Ministerstwie Środowiska, można powiedzieć, że samochody produkowane w Ameryce mają spalać 4 litry na 100 kilometrów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, 4 litry na 100 kilometrów, no to tak z grubsza podliczone jest, no bo oficjalnie to mają przejechać 55 mil z galona. 55 mil z galona, no to jest mniej więcej tak jakieś 100 kilometrów. A galon, no to jest 3,78 litra, no to można sobie tak, wychodzi mniej więcej 4 litry na setkę. No to jest coś nieprawdopodobnego. Te spalanie, no to jest w zasadzie dla firmy produkującej, czyli jak oni produkują hybrydy, produkują elektryczne i produkują spalinowe, no to właśnie te spalinowe mogą spalać więcej, dlatego że te hybrydowe czy te włączalne spalają mniej. No, najciekawsze jest to w tym wszystkim, że nie ma regulacji na zużycie kilowatogodzin, no bo to w zasadzie to powinno być jakoś też pośrednio wyliczane, ile tam tych kilowatogodzin może zużyć ten samochód. Jaki jest koszt? No koszt jest taki, że też duże samochody już nie są produkowane, no bo to wiadomo, że to masa, ciężar i tak dalej, to idzie jedno z drugim. I ten EPA, czyli Environmental Protection Agency, czyli Ministerstwo Ochrony Środowiska, wykombinował, że już zaczną się zmiany od 2023 rok, czyli następne 12-14 miesięcy. Na 2026, no to już właśnie mają te 55 mil na z galona. No to jest duża, duża różnica, bo teraz jest wymagane 40 mil. Powiedzmy taka Toyota RAV4, no to ona ma silnik chyba 2,2 litra hybryd. No to w tym hybrydzie to większość wie, no ale jeżeli nie wie, to jest pośredni akumulator pod siedzeniem pasażera, no i w zasadzie ten akumulator, no to jest używany, jak się jedzie na jakimś płaskim, jak się dojeżdża, startuje się powiedzmy ze świateł, jak się zjeżdża z górki, no to cały ten silnik elektryczny zamienia się w alternator, czyli produkuje energię i ta energia z powrotem wraca do baterii, także ten prąd przepływa w tą i z powrotem, no to hybryd, no to on robi mniej więcej 43-45 mil z galona. Także jest powyżej tej średniej wymaganej na dzień dzisiejszy, także te 3 mile można odjąć od tych spalinowych, a po 2027 roku no to jeszcze będzie ostrzej. Wszyscy ci producenci, którzy no to mówią, że te wszystkie nowe standardy nie będą mogły być możliwe bez subsydiowania samochodów elektrycznych, no i całej tej infrastruktury do ładowania. No a jak są subsydiowanie, no to co to jest? No to są większe podatki, tak? Czyli znowu wszystkich się będzie podatkowało, a część ludzi będzie z tych pieniędzy miało. To jest właśnie to samo, co było ze szkołami, z uczelniami. Ci proponenci mówią, że subsydiowanie dla samochodów elektrycznych, no to zredukuje ceny dla konsumentów, ale to nie jest prawda, bo tak jak w koledżach kongres powiedział, że pieniądze mają być dostępne, no tak zaczęły być dostępne, no to wtedy wszystkie koledże średnio przez ostatnie 20 lat podwyższały czesne mniej więcej 5-6%, czyli
dwa, trzy razy szybciej niż inflacja. No i te pożyczki studenckie, jeżeli słyszycie, że ludzie są zapożyczeni na takie ciężkie pieniądze, no to jest właśnie dlatego, że kongres, że państwo się wpieprzyło, państwo zaczęło mówić, że wszyscy mają być piękni i bogaci i mają mieć dobre wykształcenie. Także w latach 60-tych, 70-tych większość studentów w Ameryce, no to w zasadzie pracowało w wakacje, pracowało trochę po godzinach w czasie szkoły średniej. Rodzice dali tam jedną miesięczną pensję, czy dwie miesięczne pensje na cały rok. No i ludzie kończyli studia z zerem długów, no ale od lat 70., 80., 90. to już w ogóle było szaleństwo. Kongres, debile z kongresu się w to włączyli. No i teraz niektóre szkoły kosztują po 60, 80, 100 tysięcy. Szkoły stanowe, no to również kosztują 30, 40, 50 tysięcy. Także, że średnia pensji, tak jak kiedyś średnia pensji w Ameryce mogła zapłacić za dwoje czy troje studentów na studiach, no to teraz średnia pensja w Ameryce nawet nie starcza na jednego studenta. Także to widać, jak to się przesunęło, te proporcje się przesunęły. Dlaczego? No przez kretynów w kongresie. No oni mieli te swoje kapiące krwią serca, naiwni liberałowie, wszyscy naiwni lewacy sobie wykombinowali, a rynek jest rynek, no i z samochodami właśnie będzie podobnie, bo wszystkie te fabryki będą brały te subsydiowane pieniądze, a ta ceny będzie to wzrastało. Cała główny powód na ten większe standardy benzynowe, no to jest to, że no to jest w zasadzie regulacja państwowa, regulacja rządowa samochodów elektrycznych. Dlatego, że elektrycznych, tych gazowych. Dlatego kongres nie będzie miał prawa czy szansy nawet wyeliminowanie czy zakazywanie sprzedaży samochodów spalinowych. No to oni właśnie cisną sztucznie tymi wymaganiami, które są praktycznie bardzo ciężkie do spełnienia. No ale coś będzie musiało być zrobione. W Ameryce od stycznia do września 2021 sprzedano 460 tysięcy samochodów elektrycznych, no i tych włączanych do gniazdka, no bo hybryd to jest co innego. Hybryd, no to ma tylko taki silniczek od motoru, silniczek od komarka, można powiedzieć. No nie ma. Ma tylko dodatkowy ten elektryczny. I ten hybryd, no to tak działa, jedna czwarta, jedna piąta to się ładuje, rozładowywuje, no ale te wszystkie włączane do gniazdka, czy kompletnie elektryczne, no to 460 tysięcy przez 9 miesięcy, z czego połowa w lewackiej Kalifornii, także 230 tysięcy zostało sprzedane w Kalifornii. Dlaczego? No dlatego, że stan ma nieprawdopodobne wysokie podatki, no i w ramach tych wysokich podatków, no to robi różne upusty podatkowe, także ludzie zamiast płacić tam powiedzmy 14-15%, no co się cieszą, że mogą sobie odpisać od podatków tam 5%, 5 czy 10 czy 15 tysięcy, no i tak kółko się toczy, tak, państwo nie kradnie tyle, mogłoby kraść więcej, no ale to tak też subsydiowanie działa, że ludzie są zadowoleni, że płacą mniej podatków, i mają złudzenie, że na tym jakoś zarabiają. Ford, kompania Ford, no to sprzedał 550 tysięcy tych półciężarówek. No, to w Ameryce nazywają te pick-up truck. To ten taki samochód, można powiedzieć, dostawczy. Dwa, trzy siedzenia z przodu, no i z tyłu tylko jakaś tam buda, czy płaska platforma.
wszyscy ci, co proponują te samochody elektryczne, no to mówią, że brakuje miejsc do ładowania i dlatego ludzie się nie chcą kupować samochodów elektrycznych. No ale jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. No i każdy normalny rozumie, poza lewakami i debilami w parlamencie, w kongresie amerykańskim, no bo oni są wybierani i później wymyślają sobie takie głupoty. No i jak się popatrzy na ceny, te wszystkie elektryczne samochody, no to są droższe. No są po prostu droższe niż te spalinowo. Średnio samochód elektryczny kosztuje 56 tysięcy, no we wrześniu powiedzmy były takie dane, a samochód spalinowy średnio kosztuje 45 tysięcy. Także to jest duża różnica, 11 tysięcy. No i ceny tych samochodów elektrycznych nieustannie wzrastają i będą wzrastać, nie tak jak ci, co mówili, że będzie spadało. No, zapotrzebowanie na litium, no, czyli ten materiał do baterii, jest tak duże, że cena jego wzrosła 2,5-krotnie. Także sam akumulator, sama bateria, no to tam jest około 20 tysięcy, 30 tysięcy, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. To nie jest stary akumulator z kwasem siarkowym i z jakimś ołowiem i elektrodami. Każdy z tych malutkich bateriek, to tam są dziesiątki tysięcy bateriek, to połączone to wszystko jest skomplikowane, to się grzeje i tak dalej. Dużo ludzi po prostu nie chce tych elektrycznych samochodów. Te półciężarówki, no, są bardzo popularne. No, ciekawa sprawa jest też, że w Ameryce nie można sprowadzać półciężarówek. Volkswagen tam w latach 60. 70. starał się sprowadzać te półciężarówki, no ale to oni wkładali tam siedzenia, że to były niby takie autobusiki. Ludzie kupowali te Volkswageny z siedzeniami i wyrzucali, no i traktowali je jak te tak zwane po polsku nyski. I także to też był cyrk. No i te półciężarówki to są produkowane, muszą być produkowane w Ameryce. No teraz są produkowane przez Toyotę, no bo Toyota poszła po rozum do głowy, no i zaczęła zakładać fabryki. Zaczęła zakładać fabryki w Ameryce, gdzie większość Toyot, tych SUV, tych sportowych jest produkowanych, te półciężarówki są produkowane, no bo nie muszą przewozić, to nie kosztuje, tych podatków nie muszą płacić, no ale gdzie oni się zainstalowali, nie w Detroit, tam gdzie w zasadzie związki zawodowe zniszczyły amerykański przemysł samochodowy. Tesla tak samo nie ma związków zawodowych. No i ludzie w Tesli w zasadzie zagłosowali, że nie chcą mieć związków zawodowych. Tesla uciekła z Kalifornii do Teksasu chyba. No ale wracając do tych półciężarówek, no to są najbardziej popularny samochód. No w miastach może nie, no ale poza miastami, no to jest właśnie to. Tesla zamierza sprzedawać te półciężarówki, no ale to są dwie kwestie, tak, to są dwie sprawy, czy ludzie będą kupowali, dlatego że to będzie 40 tysięcy za podstawową tą półciężarówkę, czyli tam 12 tysięcy więcej niż normalny samochód spalinowy, półciężarówka spalinowa, także to 20-30% więcej, no to jest nieprawdopodobne. I w normalnych sytuacjach, no to trzeba też pamiętać, że jednak samochody elektryczne, no to się ładują i rozładowywują. Baterie, akumulatory, no to one słabo działają, kiedy jest za zimno. Jak jest zimno, to nawet tracą 40% pojemności. Słabo działają, kiedy jest za gorąco. Wtedy tracą około 20%. Ciągnięcie jakichś tam beczek, nie beczek, innego siana. No siano może jest lekkie, no ale ciągnięcie jakiegoś tam przyczepy z krowami, no to jednak
redukuje te żywotność tej baterii. Ci, którzy jeżdżą setki mil dziennie, no to jest tak jak na wsi, no to jest po prostu bez sensu. Także ładowanie, no jeżeli jest jakaś burza czy coś, no to też to się skończa. No i poza tym jest jeszcze fizyka tutaj działa z tym ładowaniem, bo najróżniejsi debile wychodzą i mówią, naładujemy baterię w 15 minut. No ale jak naładujemy baterię w 15 minut, no to ta żywotność jeszcze bardziej się skraca. Te gable muszą być nieprawdopodobnie wielkie. Ta bateria sama w sobie się gotuje. No i żywotność tej baterii się redukuje. Także że wszyscy ci debile, którzy proponują, że tam jakieś kable chłodzone jakimiś helem i innymi azotami, no to są po prostu debilami, no bo nie rozumieją, jaki to jest koszt. Jeżeli taka bateria kosztuje 20-25 tysięcy i ona straci 10 czy 20% żywotności, no to też są ciężkie pieniądze. Także z tymi elektrycznymi samochodami to jest dużo, dużo takich. Normalny człowiek to rozumie, a wszyscy ci, co proponują, wygląda na to, że nie rozumieją. Większość, jeżeli będzie więcej samochodów, no to będzie większe zapotrzebowanie na prąd. Jak będzie większe zapotrzebowanie na prąd, no to więcej będzie kosztowało. No i kto dostanie po dupie? No po dupie dostaną ci biedni, no bo ten biedny, który nie może sobie kupić samochodu elektrycznego, będzie musiał płacić więcej za prąd do ogrzewania wody w domu, czy oświetlenia na suficie i tak dalej, i tak dalej. Także ci najniżej zarabiający, nie to, że nie będą mogli jeździć samochodem elektrycznym, to nie będą mieli pieniędzy na prąd, albo co najmniej będą wydawali dużo więcej. Co będzie następne? No będzie następne to, że ludzie będą rzadziej wymieniali samochody, bo będą jeździli tymi starymi samochodami, no bo nie, po pierwsze nie będzie ich stać na elektryczne, po drugie będą starali się wycisnąć krew z kamienia. No ale to tak jak każdy normalny rozumie. Te wszystkie zanieczyszczenia, czy jakieś redukcje w zanieczyszczeniu, no to ten prąd, wyprodukowanie tego prądu do ładowania tej elektryczności, no to też się nie bierze się z niczego. No ale nawet jakby się brało z niczego, no to i tak to wielkiego wpływu globalnie, no to nie ma. To nie są jakieś nieskończone ilości. Szczególnie, że nawet każdy taki wiatrak elektryczny, który działa i nawet jeżeli naładuje ten samochód, no to ilość tej energii, która poszła w wyprodukowanie tych turbin nieprawdopodobnych, tych łożysk, tych kabli, tych słupów stalowych, które tam są na wysokość 50 czy 100 metrów, to wszystko się dodaje i dodaje i dodaje. Także suma summarum, no to nie jest to zero. To debile wychodzą, mówią, że to jest zero zanieczyszczeń środowiskowych, no ale to nie jest prawda. Także Ministerstwo Środowiska, no to można powiedzieć skrzywdzi konsumenta, skrzywdzi normalnych ludzi, no i nic nie zrobi dla środowiska, nic dla poprawy. Ludzie będą się czuli lepiej, no bo najgorsze jest to, że ci wszyscy profesorkowie, ci wszyscy studenci, których i tak nie stać na ten samochód elektryczny, teoretycy, amatorzy wychodzą i to wszystko proponują, nie zdając sobie sprawy z realności życia. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jeszcze strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Coraz częściej demonetyzują, nie bardzo im się podobają tematy. Polecajcie, gdzie możecie. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych.
przekaz dla socjalistów, no widzicie, co się dzieje, płacicie dużo więcej za studia, teraz będziecie płacili coraz więcej za samochody elektryczne, płacicie więcej w podatkach, płacicie więcej w sklepach. No to wszystko było do przewidzenia. Każdy normalny, który się obawiał wybrania Bidena i jego gangu, no to właśnie tak to miało się odbyć. No i tak się odbyło. No po prostu banda jakichś nawiedzonych komunistów. No zmieni się. 2022, teraz wybory w listopadzie, zmienią kongres. Senat i reprezentantów. Zdrowia dla normalnych.